minioną sobotę odbyły się drugie regaty Yacht Club Vito nad Jeziorem Czorsztyńskim. Pomysłodawcy zawodów zapewnili nie tylko wspaniałą zabawę, ale i poczęstunek. Plany pokrzyżował brak wiatru, co wpłynęło na decyzję organizatorów o zaplanowaniu tylko jednego biegu. Na starcie zameldowało się 26 jachtów w 5 różnych klasach. W tym roku mamy rekordową ilość łodzi, ponieważ największe regaty na Jeziorze Czorsztyńskim to są regaty o zieloną wstęgę i tam przeważnie startuje gdzieś około 28 do 30 jachtów. Natomiast takie regaty typu właśnie klubowe, zawsze jachtów jest mniej, dlatego mówię, mamy rekordową ilość jachtów. Razem udział bierze 76 osób, w tym jeden fajny dzieciaczek, 8-letnia dziewczynka na optymistce. Pani Edyta Szcząchor zaznaczyła rolę sponsorów w tym przedsięwzięciu oraz wspomniała, że regaty to nie jedyna atrakcja, jaką przewidziano. Mamy fajnych sponsorów, bo między innymi sponsorem nagród jest firma Samsung, jest również sponsorem Ford Vicar oraz IPA Limanowa. No, mamy tam losowane telefony Samsung, powerbanki, worki żeglarskie, torby, koszulki i różne inne gadżety, niespodzianki. No, poza tym mamy planowany mini koncert szantowy, dlatego myślę, że zabawa będzie długotrwała, mimo że niestety będzie tylko jeden bieg, jeśli chodzi o pływanie po jeziorze. Przy okazji zawodów zapytaliśmy twórcę Yacht Club Vito, co skłoniło go do podjęcia takiej inicjatywy, którą można uznać za jak najbardziej trafioną. Parę lat temu zostałem komandorem Podhalańskiego Towarzystwa Żeglarskiego. Byłem tam 6 lat po prostu. Myślę, że zrobiliśmy tam bardzo dużo w tym ostatnim okresie. No i tak pomyślałem, żeby może coś swojego. Założyłem w tamtym roku Yacht Club Vito, gdzie zarządzam tym klubem. Organizujemy drugą edycję regat. Która, jak zapewnia, nie będzie ostatnią, więc już teraz możemy zaprosić Państwa do udziału w trzecich regatach Yacht Club Vito nad Jeziorem Czorsztyńskim.